Oczywiście też taka ciekawostka, te tutaj żetoniki pod naszym życiem to jest RT, czyli innymi słowy Raf i Tumble, czyli imiona naszych protagonistów, czyli siostra i brat, innymi słowy, czyli Raf to jest brat, a Tumble to jest siostra. I teraz ciekawostka, kiedy zbierzemy 10, powtarzam, 10 takich żetonów, zdobywamy życie. To będzie bardzo ważne, dlatego że być może w jakichś poziomach uda nam się oczywiście zdobyć te 10 żetoników i będzie cacy. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra, jedziemy z koksem. Trzeba było się napić wody. Lecimy z koksem. Nie ma to tamto. Oczywiście również mamy nietoperzy tutaj. Cóż za ciekawa, że tak powiem, odmiana. Znaczy odmiana, cóż za ciekawa ciekawostka. Nie żeby coś. No zobaczmy, kim teraz będziemy. O kurde, Wilmą jesteśmy! Ty, normalnie to jest Wilma z Flintstonów. Świetnie. O, patrzcie, jak kurde ciśniemy te roślinki, normalnie, gościu. Okej, drzwiczki sobie tutaj odblokowaliśmy, ale my płyniemy sobie tutaj. Ponieważ tu mamy sekcję podwodną, którą warto zwiedzić. Płyniemy, 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 szybko, 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 póki tlen jest. Jak tu się szybciej pływie? Dreamki, Dreamki, moi kochani, Dreamki jest tutaj. Dobra, tlen nam się tutaj uzupełnił, bardzo fajnie. Ale wiecie co, coś mi się wydaje, że tam coś ominęliśmy na początku. Trzeba będzie wrócić tam, oczywiście, że tak. Będzie cztery koła zęba... Nie, tam nie chcę jeszcze iść, zobaczmy co tam jest. Mam nadzieję, że tam nie ma mojej śmierci, bo trochę bym się zdenerwował, jakby tak było. Płyńże szybciej, kurde! Nie mamy całego dnia! A zetki tylko dostajemy, czyli... Nic szczególnego tutaj żeśmy nie pominęli, tak na dobrą sprawę. Ale może warto mimo co zobaczyć. Frankensteiny. Oczywiście, że tak. Jakbyśmy grali oczywiście tym Rafem, to byśmy mieli kostium tego, Freda Flintstona. Taka ciekawostka. O, R i T mamy. Super. Raffy Tumble. Czyli jeszcze 5 takich żetonów i będziemy mieli, kurcze, pieczone żyćko. Dobra, mamy 10 kół zębatych, więc możemy lecieć tam dalej z koksem. Dobrze, żeśmy tutaj przyszli, bo inaczej byśmy pominęli tą taką fajną sekwencję. W ogóle jak ten posąg tutaj wygląda, ja pierdziele. Masakra, jakie to jest creepy. Normalnie jak S-line creepy. Pozdrawiam cię serdecznie, kurde, Sylwuś. Ostatnio, kurde, mam tendencję do wymawiania ciągle twojego niku, jak mówię, że coś jest creepy, tak więc to może jest jakiś znak, kolego, serdeczny. Trochę szybciej płyniemy, kiedy mam przyciśnięte L1 i R1, tak więc może to jest jakiś znak, że muszę po prostu mieć, nie wiem, częściej przytrzymywane te R1 i L1. No nie wiem, tak mi się wydaje trochę. Dobra, teraz możemy już legitnie spaść w dół. Mamy continue point, super. Drzwi się przed nami otworzą? Chyba tak, powinny się otworzyć. Nie wydaje mi się, że się nie otworzą. Dokładnie tak. Elegancko. Nic tu nie mamy, możemy iść dalej. Następna sekcja poziomu się właśnie teraz dla nas ładuje. No nie chciałem stąd wyjść. Głupi pająk, kurde, mnie popchnął.
Ja pierdzielę, co za kurde wredne komputery. Atakują. No. Yellow Benz. O, ale tutaj gierka lekko tutaj przyladżyła, ale to myślę, że też tak było na konsoli. Bo słyszałem, że gierka ma czasami takie tendencje, że jak się za szybko coś wczyta, to mogą być takie lekkie, delikatne spadki. Dobra, niestety tumble, normalną tumble nie ogarniemy tego, więc będziemy musieli ograć sobie monster tumble. Oj, mamy wilkołaka, siemanko wilkołak, co tam u ciebie, jak tam? Jak tam zdróweczko? Za wezmę czosnek i cię kurde nie będzie, a nie, to przepraszam, to wampiry były. O, i ciebie już nie ma, gościu. Dobra, tak więc tu na dole mamy 20 kół zębatych, więc na razie niestety nie posiadamy takiej ilości, a szkoda. Tu żeśmy przyszli. A tu wszystko będziemy mieli poblokowane teraz? Nie, nie wszystko. O, jednego Winka mamy uratowanego. Tak mówię Winka, dlatego że Winks to są ogólnie oni, nie? A Wink to jest jeden, nie? Wiecie, trzeba odmieniać. 12. 14. Dobra, czyli pozostaje nam tylko 6 już tutaj. Idziemy dalej. Do przodu. A dalej nie chce się odblokować. To teraz tutaj. Dokładnie tak. Gościu, nie bije się dziecka. Nie wiem, czy cię nie uczyli. Ale zapomniałem, ty jesteś Frankensteinem, więc ciebie to gówno mogli teraz co jedynie nauczyć. O, jesteśmy Tom. Ninja. Okej, okay, to możemy teraz o to uderzyć. Dobra, drugi wing. Oczywiście, że tak. Ciekaw jestem jednej rzeczy. Wiecie jakiej? To przetestujemy to teraz. Spróbujmy, polecimy sobie tutaj jeszcze. I jestem ciekaw, czy jak stąpniemy, to się zapadnie to. Kurde, nie zapadnie się. Fuck. Wiecie co? Mam dobry pomysł. Wróćmy może sobie do poprzedniej sekcji i mam nadzieję, że ta nasza Wilma się nam wczyta, kurcze pieczone. Bo jeżeli nie, no to trochę lipa będzie, bo nie zrobimy wtedy poziomu na 100%, a wolałbym zrobić go na 100%, bo chcę całą tą grę zrobić na 100%. Dla osób niewiedzących. Tak więc no lepiej, żeby robić 100% i mieć tą pewność, że będzie zrobione to 100%. Tak więc tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Dobra, jest możliwość czytania sobie jeszcze raz naszej Wilmy. Jeszcze raz. O, jestem Wilma. O, ja niszczyć. O, ja zabijać. O, ja niszczyć kurde te dziury. Halo, halo, serdeczne siemano. Jestem Wilma. Jestem żoną Freda Flintstona. Fredziu, czy chcesz dostać z maczugi w mordę? Jak najbardziej. Nie no, oczywiście to jest taka fikcja ogólnie. Dobra, zobaczmy co tu będzie dalej. Dobra, następna section będzie. Czyli ta, do której teraz będziemy wracać. Okej, okay. Czyli trzeba będzie teraz kurde parę razy uderzyć o tą ziemię i spadniemy w dół, bo tam będzie sekcja. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Patrzcie, byśmy tutaj nie przyszli, gdyby nie to. O, widzicie, mamy ekstra żyćko.
Ale ładny tutaj ten ogródek jest, nie powiem, że nie. Kurde, ta gra graficznie naprawdę wygląda pięknie. Kurczę pieczone, ale mi się to podoba. Dobra, teraz trzeba będzie poczekać, żeby znowu ta ninja się nam aktywowała. Myślę, że to się przyda nam, ten power up, ta umiejętność. Chyba, że już nie będzie nam potrzebna. Ale nie widzę, żeby się chciała pojawić, więc podejrzewam, że już nie jest nam aż tak bardzo potrzebna. Mogę się oczywiście mylić w tej kwestii. No, dobra, to schodzimy w dół normalnie. I koniec kolejnej sekcji. To była druga sekcja ukończona, teraz jest. Więc teraz zaczynamy trzecią sekcję, w której pewnie będzie już wszystko dosłownie. Kurde, naprawdę ta gra jest bardzo pomysłowa i kurczę, powiem wam szczerze, że jak na rok 2000 bodajże, ona chyba w 2000 wyszła, to ona się naprawdę dobrze zestarzała. No, kolejny Dream King mamy zebrany, jeszcze tylko będzie jeden i będziemy mieli full, total. Będziemy mieli wszystko zdobyte. Oh yeah! Tu pod wodą coś jest? No warto jednak zeksplorować trochę teren. Same zetki są. O, Dream Key jest, a widzicie? Kurde, bym pominął i koła zębate. No kurde! Zdobądź to! Ta gra troszeczkę mi Banjo-Kazooie przypomina, no nie? I tak, ja wiem, Pomidor, kiedy Banjo-Kazooie miałeś robić na streamach, będzie robione, spokojnie. Może nawet zrobię serię odcinkową, zobaczymy. Ale w każdym razie będzie. Najpierw zagrajmy sobie w wersję na PS1 Banjo-Kazooie. I to lepsze Banjo-Kazooie. Nie no, oryginalne Banjo-Kazooie też bardzo lubię. Wiecie, co ja wam powiem? Ta gra momentami, jeżeli chodzi o soundtrack, to przypomina mi Medieval, nie? Mówię, to jest takie dziwne połączenie, bo gra momentami przypomina mi Gexa, jeżeli chodzi o pewne poziomy. Soundtrackowa mi Medieval przypomina i to jedynkę. Masakra! O, Extra Life. Super. Ala 30. Okej, okay, continue point albo checkpoint, whatever. Dobrze. Dobrze, dobrze. Idziemy do przodu, co tu mamy? Trole, kurde, zasrane. Koła zębate, super, czyli wygląda na to, że jeszcze będziemy mieli tutaj coś jednego do zrobienia. I będziemy mieli zaraz koniec poziomu, kurczę. Niby takie trochę dłuższe te poziomy, ale jednak aż takie chyba nie są to długie. To myślę, że to jest taka w miarę luźna przechadzka po tych poziomach. Tak mi się wydaje. O, coś mnie swędzi tutaj. Trzeba było się szybko podrapać. Ważne, że nie kichnąć. Za dzieciaka mówię. Ten poziom, z tego co pamiętam, w miarę dobrze zapamiętałem. Nie było chyba tutaj czegoś takiego, co mnie naprawdę faktycznie denerwowało, więc tutaj myślę, że jeżeli chodzi o wspomnienia, to aż tak źle nie będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiem, że boss całkiem ciekawy został przeze mnie zapamiętany, ale do niego przejdziemy za niedługo. Jak w końcu dojdziemy do niego. Taka jest prawda. Najpierw musimy do niego dojść. Yeah.
Dobra. Pyk, pyk. I mamy 40. Elegancko. Elegancja Francja. Trzeba tutaj pokonać przeciwników. Bo zanim odblokujemy sobie ostatniego Wingsa, to będziemy musieli po prostu ich pokonać. Pająki to tam się w miarę łatwo pokonuje. Gorzej jest jakby z wiedźmą, nie? Dawaj, 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 dawaj. Kurde, tej konfrontacji z wiedźmą nigdy nie lubiłem. O dobra, to jest jedyna rzecz, której nie lubiłem z tego poziomu. Czyli ma między innymi naparzanie się z tą wiedźmą, bo ona kurde często sobie tak latała do góry i ciężko było nią trafić. Dobra. Ostatni Wings. Elegancko. Zrobiliśmy 100%. Kolejny poziom na 100% zrobiony. Oh yeah! Dobra. Zobaczmy, co tutaj teraz będziemy mieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejna czwóreczka wpadnie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I elegancko. Ostatnie cztery to będzie nasz ostatni poziom, który będzie na nas czekał za niedługo gdzieś tutaj. To mamy Wingsy uratowane. Dobra. Zapomniałem o mojej tradycji, bo ja zawsze mam taką tradycję, że co poziom lubię zapisywać. Tak więc poczekajcie sekundkę. Wejdziemy sobie tutaj na fotel. Znowu ta straszna morda, kurde. Weź się, kurde, pierdziel, gościu. Normalnie, jak ja zaraz ten cię pokonam od buta. Dobra, więc teraz patrzymy sobie, gdzie czeka nas ostatni poziom. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, poziomie? Nie schowasz się przede mną, bo cię zaraz dorwę. I nie będzie fajnie. Tu już byliśmy. Pamiętam, że tu są Wingsy uratowane. Tu jest wiedźma. Tu jest jeszcze ten poziom. Creepy Crawly Cemetery. Trochę taka nazwa przypominająca Pac-Man World 2, bo w Pac-Manie World 1 również były poziomy cmentarne. Też takie całkiem w porządku w mojej opinii. Tak więc ciekawa sprawa. Okej, czyli dwa takie te. Dwa Wingsy są w dosyć niebezpiecznym miejscu, więc trzeba lecieć do przodu w takim razie i sprawdzać. Co i jak i gdzie. O, tu mamy już ten Dream Key. Koloru zielonego tym razem. Te Dream Key mi strasznie przypominają te zęby z Raymana Origins. Nie wiem, czy wam też, kurczę, pieczone. Bo mi się tak wydaje, że to są trochę takie ząbki z Raymana Origins. Oczywiście z zombiakami trzeba się tutaj naparzać, bo jak żeby inaczej. No nie mogą nam dać spokoju, no po prostu kurcze pieczone nie mogą. Muszą kurde wcisnąć swoje parchate mordy. 7. Osiem, dokładnie tak. I będziemy mieli kolejne 10 kół zębatych. O kurcze, ale tu się fajnie ognisko pali. Ja pierdzielę, aż mam ochotę se kurde pójść na grilla. Kurczę, wiecie co jest najlepsze, że ja w tym, w piwnicy mam schowany ten grill jednorazowy, więc można byłoby go w końcu wykorzystać. A teraz idziemy dalej, ponieważ tutaj czeka na nas dalsza część poziomu. I ten kurde padający deszcz strasznie przypomina mi to Medieval 1, co nie? I 2 w sumie. I ten title screen, gdzie też taki kreskowany deszcz padał. Ogólnie ta gra jest taka fajna kreskówkowa, w kreskówkowym stylu zrobiona. Co jest oczywiście jak najbardziej na plus. A muzyka... Grafika w tych poziomach dają naprawdę zarąbisty efekt. Wsłuchajcie się teraz w ten soundtrack.
Mroczny klimat, co? No właśnie, kurcze pieczone. Dobra, mamy kolejne żetony R i T. Oczywiście trzeba sklepać teraz tych tutaj bałwanów. Jedno koło zębate się pojawiło, super. O, kolejny się pojawia, czyli będzie kolejne koło zębate, jak nic. Dokładnie tak. Zawsze widzę, że w tych nagrobkach są po dwa zombiaki, więc to jest może nawet i lepiej. O! Pyk, pyk. I jeszcze raz. Tu już nic nie ma? Okej, to możemy iść dalej wtedy. O, i mamy tutaj taką studzienkę, co sobie płynie. Fajna sprawa. Dobra, gdzie teraz możemy iść? O, tutaj coś mamy. Tam Dreamkeya widziałem, chyba mamy, za drzewkiem. Jak najbardziej. Dobra, zanim weźmiemy nasz power-up następny, zobaczmy, czy on się nam tutaj na coś przyda, czy on będzie potrzebny do następnej sekcji. A tu następna sekcja będzie, więc dobra, może się nam przydać jeszcze. Zobaczmy, na czym on będzie polegał, ten następny power-up. Aha, skoczyłem i te się pojawiły. Żetoniki księżycowe. O, znowu Helgom jesteśmy. Helgom nie możemy niszczyć tych nagrobków, szkoda. Więc lecimy w takim razie do przodu. Znaczy, jaką Helgą? Wilmą jesteśmy teraz. Zobaczmy, czy w sekcji następnej Wilma będzie na coś nam przydatna. Ale wy mnie, kurde, atakujecie, wy, kurde, miernoty jedne. Zasrane. O, coś tutaj będzie przydatne dla nas. Tam mamy Wingsa. I ten, Dreamkey. Dobra, kolejny mamy, trzeci już. A przy... Ten, kurde. Ogarnijmy sobie czas do przodu. Żeby trochę, wiecie... Żeby troszeczkę nam czas do przodu poleciał, żeby nie było. O, mamy kolejny żetonik R i T. Jeszcze nam tylko czterech brakuje i będzie Picobello, kolejne żyćko będzie na nas czekać. O, czwarty Dreamkey, super. Mamy wszystkie. Będziemy mieli bossa zaraz po tym poziomie. Bardzo dobrze, o to chodziło. Ale lagi tutaj się zrobiły, przez to, że za dużo się dzieje na ekranie. Na 20, super. Okej, coś tu mamy? Nie! O nie! Najgorzej, nie chciałem tego robić! Halo, ja chciałem życie zebrać! Co to miało być? Ja się tak nie bawię. Cholera jasna.